Cześć, jestem Karol i witam na kanale FerroPro. Dziś pokażę najważniejsze kroki podczas pierwszego uruchomienia systemu sterowania ogrzewania podłogowego Ferro. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy wszystkie elementy sterowania, z jakich chcemy korzystać, są odpowiednio połączone. Po podłączeniu wszystkich urządzeń włączamy zasilanie listwy sterującej FL8. Następnie przechodzimy do funkcji praca ręczna. Wybieramy menu instalatora, praca ręczna i sprawdzamy działanie poszczególnych elementów, takich jak siłowniki termoelektryczne, pompa obiegowa, styk bezpotencjałowy. Po sprawdzeniu urządzeń ustawiamy aktualną datę oraz godzinę, tak aby zapewnić poprawne działanie harmonogramów pracy. Dzięki temu, że listwa FL8 posiada moduł internetowy, możliwe jest ustawienie czasu zgodnie z informacją z sieci internetowej. W tym celu wybieramy menu, ustawienia sterownika, ustawienia czasu, automatyczny. Ostatnim etapem uruchomienia jest konfiguracja czujników i regulatorów pokojowych. Aby listwa mogła odpowiednio sterować systemem, ogrzewanie musi otrzymywać informacje o aktualnej temperaturze z czujników i regulatorów. Instrukcje, jak sparować te urządzenia ze sterownikiem głównym, znajdziecie w jednym z poprzednich filmów. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. A po więcej informacji zapraszam na stronę ferro.pl.